Zalesie. W tym roku zaproszonych zostało 14 par. Jest to zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich, bo były takie lata, że było tylko kilka. W tym roku jest więcej. To świadczy, że 50 lat temu był taki rok, gdzie tych małżeństw zabieranych w naszej gminie też było zdecydowanie więcej. 50 lat życia w małżeństwie to jest w sensie takim kalendarzowym bardzo długo, ale pewnie jak każdy z Państwa przypomni sobie tą datę, datę ślubu, to też pewnie w niejednym umyśle pojawi się taka myśl, że to była tylko chwila, bo ten czas bardzo szybko biegnie. Też chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że w ciągu tych 50 lat były chwile i lepsze, i gorsze, może czasami i bardzo trudne, ale sam fakt, że Państwo są dzisiaj razem, to naprawdę to jest wielkie szczęście i myślę, że trzeba też podziękować Panu Bogu Najwyższemu, że dał siłę, że dał to dożyć, że dał to zdrowie, że możemy tutaj się spotkać. Ja powiem, że też jest to dla mnie taki moment wzruszający, bo większość z Państwa przez lata swojej pracy miałem okazję poznać, już w tym momencie do tych podziękowań. Jeszcze dopowiem życzenia, przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Pewnie wszyscy Państwo są w takiej sytuacji, tak jak moja mama też kiedyś mówiła, która przeżyła 94 lata, że przychodzi taki czas, że najważniejsze to jest zdrowie, na jedzenie nam wystarczy, w domu ciepło też mamy. Także przede wszystkim chciałbym życzyć zdrowia, fajnej atmosfery, długiego życia w gronie rodzinnym, w gronie ludzi, którzy się uśmiechają, w gronie ludzi życzliwych. I żeby ten czas był też takim czasem, że jak będziemy zaglądać na swoje konto, czy patrzeć na listonosza, to żeby też ta koperta była coraz dłuższa, żeby to życie było dobre. List wojewody lubelskiego, pana Lecha Sprawki. Dostojni i drodzy jubilaci, i nie opuszczę cię aż do śmierci, brzmią słowa małżeńskiej przysięgi. Niełatwo jest wyrazić słowami nasz podziw i szacunek dla wspólnej, 50-letniej drogi dwojga ludzi, którzy mimo trudności, pokus życia, różnicy charakterów idą razem przez życie. Niekiedy czule objęci, niekiedy milczący podczas cichych dni. Zawsze jednak razem, dając światło, że miłość przezwycięża wszystkie przeszkody i trudności. Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Dariusza Stefanika. Drodzy jubilaci, 50-lecie ślubu to wspaniała rocznica. Wy najlepiej wiecie, że małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść. W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że będziecie ze sobą na dobre i na złe. Z tej próby wyszliście zwycięsko. Nagroda jest szczęście dzieci, uśmiech wnuków oraz radość, którą możecie dziś się dzielić z przyjaciółmi. Zacytuję w pierwszej kolejności słowa księdza Jana Twardowskiego, który pisał tak. W życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest dobrze, to jest niedobrze. Jakże prawdziwe i mądre słowa zawarte w myśli księdza Jana. Bo tak się przecież w życiu dzieje, nagroda jest i nagana, a każda chatka to zagadka. Tak rzecze mądre przysłowie. A z perspektywy przeżytych lat każdy niech sobie odpowie.
tak prędko upłynął czas, minęła też młodość burzliwa. Wszystko ma jednak swoją kolej, dni i lat nie bywa. Pół wieku razem wielka sztuka. Mało to, czy też dużo. Dziękujmy Bogu za każdy dzień, bo życie we dwoje jest piękną podróżą. Dziękuję. Te uroczystości Złotych Godów to chyba jedne z ulubionych uroczystości wśród samorządowców i mieszkańców poszczególnych samorządów i gmin, dlatego że honorujemy pary, które wytrzymały ze sobą ogromną ilość lat, jak patrząc na kalendarze, i dlatego, że jest to dobry wzór do naśladowania. Tak, bo my się na ogół skupiamy na kilometrach, na wodociągach, na świetlicach, na szkołach i może troszeczkę mniej uwagi poświęcamy osobom starszym, aczkolwiek jestem świadom, że dzisiaj to nie będzie problemem młodzież szkolna, tylko dzisiaj będzie zapewnienie opieki, dobrych warunków życia osobom starszym. I wręczenie medali za wieloletnie pożycie małżeńskie to jest taki bardzo ważny dzień, bo to są życiorysy poszczególnych małżeństw, to ich życie, które wiadomo jest przeplatane chwilami lepszymi i gorszymi. W tym roku było 14 par. To jest dużo, bo w latach poprzednich było po kilka. Ja osobiście tą uroczystość przeżywam, dlatego że przez lata mojej pracy w gminie Zalesie bardzo wielu tych ludzi spotkałem w ich aktywności zawodowej, przy budowie dróg, telefonów kiedyś, o których już dzisiaj nie rozmawiamy, wodociągów, i w pewnym sensie to ja tak się czuję, jakby to byli jacyś moi krewni. Zawsze się cieszę, jeśli mogę tych ludzi, którzy już są w mniejszej aktywności ze względu na wiek, mogę spotkać. I to jest też takie wzruszające, bo widać, że osoby te, które już nie są w aktywności zawodowej, może czasami rodziny mieszkają gdzieś daleko, mogą się spotkać i potrzebują właśnie kontaktu z drugą osobą. A medale przyznane przez prezydenta to są takie bardzo ważne. To dowartościowują ten sens życia, w rodzinie z drugą osobą. Panie wójcie, bardzo serdecznie dziękuję za tę pamięć i to, co pańska mama mówiła, a na pewno była mądrą kobietą, jestem przekonany, że wiele rzeczy, na którymi my w tak zwanej młodości się płocimy i staramy, one są guzik warta. Pamiętacie, co mówiła mama pana wójta? Zdrówko. Prawda? Żeby też teraz troszkę tego zdrówka było dla wszystkich. Więc tego zdrówka jeszcze raz wszystkim życzymy. Dziękujemy również wam, drodzy jubilaci, że przyszliście. Tak jak było mówione 50 lat temu, przed ołtarzem, w Chorbowie, w Malówce albo w Ulce powiedzieliście swoje sakramentalne. Ślubuję ci miłość. A ta miłość, prawda, ma dwie nogi zawsze. To jest wierność i uczciwość. Teraz świat będzie uczył, że miłość to takie, o, prawda, sobie było, minęło. A wy wskazujecie na to, że jest czymś niezwykle trwałym i wartościowym. I za to świadectwo bardzo serdecznie dziękuję. 50 lat temu, cofamy się w czasie. Jak to było? Jak żeście się poznali? Myśmy się poznali już od szkoły podstawowej, od czwartej klasy. Czwartej klasy. Tak. Skąd jesteście? Mąż z Koczokówki pochodzi, a ja byłam z Kijowcu. I spotkaliście się w szkole? Tak, w jednej szkole. I zaczęliście się ze sobą przepadać? No powiedzmy, tak już po siódmej klasie, bo to ja zawsze bronił mnie przed kimś, żeby nikt mnie nie uderzył. Gentleman. Tak. Do tej pory? Do tej pory. Jaka jest recepta na
tak długie pożycie małżeńskie? Jest jakaś recepta, czy ona w ogóle jest potrzebna? Potrzebna jest. No, są wzloty i upadki, na pewno. Czasami człowiek coś tam źle powie, czy coś, ale wychodzi później na dobre. Czego wam życzyć, moi drodzy? Dużo zdrowia. Jak żeście się poznali? Długa piosenka. Ale to mamy czas. To znaczy mąż był w wojsku. W Ornecie, a ja mieszkałam w Braniewie. To jest niewielka odległość. To jak żeście się znaleźli w Zalesiu? Poznaliśmy się w Kijowcu na weselu u Halimuniuków. I tak się zaczęło. Pierwsza randka, gdzie była? Pierwsza randka była... Przygotować mi tam się. Pierwsza randka była w lesie. Pierwsza randka w lesie? Tak, chyba nie ma, tak. Ale spokojna była, to nie te czasy. Tak. Rozumiem, że nie na wyrębie. Nie. To nie te czasy były kiedyś. Jaka jest recepta na długie pożycie małżeńskie? No tak jak dla mnie, to dużo, dużo cierpliwości, wyrozumiałości, no i coś więcej. Tak. Wszystkiego takiego zdrowia, żebym dała rady przy nim pracować. A zapomniałem poprzednią parę zapytać, wnukowie, dzieci? Ilu wnuków, ilu dzieci? Ile mam wnuków? 6. Macie wnuków? Tak. Mamy już dwoje prawnuków. I dwoje prawnuków, a tutaj? A my wnuków mamy... 5. Ile? 6. 6 wnuków. Tak. I prawnuków. Troje. Ten mikrofon jest świetnie trzymany, naprawdę. Wszystkich pozdrawiamy. Dziękuję. Czego wam życzyć, moi drodzy? Cierpliwości, wyrozumiałości. I zdrowia. No trzeba, niestety, nie tylko zdrowie w moim przypadku, ale trzeba zrozumienia. Słuchajcie, jak to wyglądało u was? Jak żeście się poznali? Myśmy się poznali, bo ja pracowałam w neplach. No i tak. Spotkaliśmy. 70. Wcześniej? 71. To szybko poszło, zaraz ślub. W grudniu. Słuchajcie, czy mąż jest dżentelmenem, czy jest romantykiem? Dżentelmenem. Jest romantykiem? Nie bardzo. Jaka jest żona? Bardzo dobra. Co robi najczęściej na śniadanie? Czy mąż sam robi śniadanie? Wszystko robi dobrze. Bigos? Nie, my nie jemy takich rzeczy na śniadanie. Ogólnie byłem o kuchni, czy jest dobra kuchnia? No na pewno dobra. I jeszcze potrafię gotować. I piec ciasto. Jaka jest recepta na takie długie pożycie małżeńskie? Jest jakaś... Jakim trzeba być? Wzajemne zrozumienie. Tak, lepiej rozumieć niż nie rozumieć. Cierpliwości dużo trzeba od mężczyzn. Zdarzały się ciche dni? Oj, to młodości. Teraz to tego nie ma. Dzieci, wnuki? Nie mamy dzieci. Nie macie? Nie. Czego wam życzyć? Mieli, ale teraz nie mamy. Rozumiem. Zdrowia, jak to ksiądz i wójt mówi, zdrowia i jeszcze raz zdrowie. Najwięcej zdrowia. No to jak to u was wyglądało, jak się poznali? No poznaliśmy się na zabawie w Koroszczynie kiedyś, były potańcówki w Świetlicy, no i tam się poznałyśmy. To było ponad 50 lat temu. Tak, dokładnie, grubo ponad. Potrafi tańczyć? Tak. Nawet Polki, Uberki tańcował. A żona potrafi tańczyć. Tak. Jakby nie potrafiła, to by nie tańczyli. Tak. Czy to rzeczywiście minęło jak jeden dzień? Tak. Czasami tak myślę, że to tak niedawno było. No niestety. Jaka była wtedy pogoda? Jak co, jak się poznaliśmy? Na aha, to był kwiecień. No ładnie było. Tak, oczywiście. Prezenty? To myślę, co ci dawało. Oj, żelazko, koszulę nocną, pościel. No co więcej, nie pamiętam już. Przez ziemię ktoś przepisał. No jeszcze wtedy nie. Jeszcze nie było takiej. Dzieci macie w duchu?
Tak, mam dwie córki, mam i trzy wnuczki. Wszystko dziewczynki. Czego mam życzyć? Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Jak byście się poznali, drodzy Państwo? Od dziecka. Od dziecka, naprawdę? Z jednej miejscowości. Wspólne zabawy od dziecka. No, przeważnie. A pierwsza randka była taka, czy to w ogóle poszło bez śladu? A ja pamiętam tyle lat, Boże. Jak co dzień się spotykałem. Tak. To pierwsza. Co mąż lubi na śniadanie? A wszystko, bez różnicy. Nie ma jakiegoś... określonego menu. Menu. Je wszystko. Wszystko. Czyli zęby jeszcze ma. Ma. No najlepiej, żeby kości nie było. Co żona lubi na śniadanie? A no nawet nie wiem, bo ja... Kawę piję. Właśnie zaczyna od kawy, a to już później je to. A śniadanie ku obiadu. Dzień ślubu, jaki to był dzień? 21 sierpień. 71 rok, ładna. Co żeście dostali jako prezenty ślubne? Wow. A wiem, koce, pościel, rybki takie od ruskich przywozili. Dzieci, no trochę pieniędzy. Co? Trzech synów, wnuków, dwa wnuki, cztery wnuczki i trzy prawnuczki. Brawo. Czego wam życzyć? A, żeby 100 dożyć. Ale... doczekać emerytury, która będzie 5000, a nie... 100 złotych, tak? No. A to nawet 500 plus nie dadzą. No, jak to u was wyglądało, jak się poznali? Na dyskotece miejskiej. Na zabawie, w Ulce Dobryńskiej. Kto pierwszy do kogo podszedł? To było, nie wiem, jakieś przypadkowo, tak? Doszliśmy, zatańczyli i tak się zaczęło. I zaczęliśmy się spotykać. Potrafi tańczyć? Nie to. No tak nie bardzo. Przyznaję się. To w takim razie, co tak panią urzekło w tym oto facecie siedzącym obok, że powiedziała pani tak? To znaczy, mąż tak lubił adorować. Czyli to czekolady, to tak, tak, miał takie podejście i takim sposobem, tak. Czy wybieraliście się na jakieś wspólne wycieczki? Rowerem, to znaczy, no jeździliśmy w Kobylanach, taki camping był, tam i kawę można było wypić, tam żeśmy jeździli sobie rowerami, motorem. A teraz dzień ślubu, przypomnijcie sobie, że pani... 4 września 71 roku. Jaki to był dzień? Czy było pogoda była, ładna pogoda była. Najciekawsze życzenie bądź najciekawszy prezent, jaki żeście dostali w sobie. Pamiętacie te prezenty ślubne? Co żeśmy dostali? Nie jakieś rzeczowe rzeczy, to serwisy, to takie drobne. Tak kiedyś. Dzieci, wnukowie? 2 synów i 3 wnuków. 2 wnuczki i 1 wnuka. Gratulujemy. Czego wam życzyć, moi drodzy? Zdrowia przede wszystkim. Czy ta uroczystość jest ważna? Słucham? Czy ta uroczystość jest ważna dla was? Bardzo, bo tak po prostu wróciliśmy do tych lat, wspomnienia takie. Po prostu przypomnieli nam to wszystko i bardzo, bardzo dziękujemy panu wójtowi, panu prezydentowi, że było to miłe takie. A słuchajcie, zapytam, wasze wesele. Jak to wtedy było? Kto grał? Jaki był? W ogóle myśmy wesela nie robili. Aha. Dużego, było przyjęcie. Przyjęcie? Tak. Było skromnie. Była, ale taka z magnetofonu. Życzyć wam zdrowia? Tak. Zdrowia, tylko. Spokoju. Zdrowia jeszcze raz, zdrowia i spokoju. Tak. I słoneczny. Panie Wacławie, małżonka ma na imię? Barbara. Pani Basia. Pani Basia nie ma dzisiaj znaku. No nie ma, bo... Domyślam się, że pewnie jakaś... Była w szpitalu, dzisiaj wróciła. Życzymy tylko. No to właśnie chodzi. Oczywiście medal zostanie przekazany. A to już jest. Oj, tu... Tak. Jak to u was wyglądało, jak żeście się poznali i gdzie? O, to... Trudna sprawa. W pracy. Zamieniamy się w słuch. W pracy się by poznali. A gdzie żeście? A to był tylko taki epizod niby do pracy, rozrywka, tak zwanym na kolei. O,
a później się przerodziło się w coś większego. No. Pierwsza randka. No, normalna. W tym. W Koroszczynie na zabawie. No. I teraz wracamy do dnia ślubu, 50 lat temu. Najciekawsze prezenty, które ci otrzymałeś? Najciekawszy? To mój najciekawszy prezent. Portfel z 500 złotami. Kto był wtedy na banknocie 500 złotowym? Proszę? Kto był wtedy na banknocie 500 złotowym? Nie pamiętam. A tego to nie powiem, ale... A portfel jeszcze mam do dziś. Czy wtedy 500 złotych było rzeczywiście dobrą walutą, było coś warte? A tego to trudno by jest, to już trudno by tego. Ale portfel mam do dziś. A portfel mam do dziś. Sobie? No nie. Bo już się... Dzieci, wnuki? No, 5 dzieci. Wnuków 7. Czego mam życzyć? A no, nie dla mnie to jak dla mnie to, ale żony zdrowia. A ja to jakoś tam jeszcze...